Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku. Ten odcinek troszeczkę będzie inny, ze względu na to, że pamiętacie, jak w jednym odcinku, jak z tatą jechałem do Płońska i mówiłem, że mogę przyuczyć kogoś do zawodu? To właśnie kolega tutaj, Adrian, odezwał się do mnie. Znaczy, spotkaliśmy się już na tym, na masy traku i się popytał, czy będzie możliwość. Ja mówię, no czemu nie? No i teraz jak tylko zdało wszystko, to napisał do niej maila, czy może jeszcze, no nie? No mi nie ma problemu, tylko 2 tygodnie zostały, no nie? Bo ja potem schodzę z kierownicy, więc tak o, właśnie o. Idzie Adrian, kierowca. Pan Adrian. No, który już się, powiedzmy, wpakowuje się do samochodu, gdzie jest strasznie dużo tego. No nie sądziłem, że aż tyle będzie. Ja też nie. Dobra, wsiadaj od kierowcy w strony. Buty zdejmujesz, wiesz, na stopniu. Bo nawet jest tam naklejka. Zaczynamy dziwną przygodę. Ojoj. Dobra, co tutaj zrobić, kurde? Dobra, musimy się jakoś wpakować. Się odezwiemy. Dobra, już jesteśmy zalogowani. Tak? Praca się kręci? Kręci się. No tak. No dobra. No to masz pierwsze zadanie, wyjechać z? Z bazy naszej. No, z bazy, no. Więc co? Bieg, zrzucamy ręczny. Najpierw bieg? No może być bieg na początku, tak? Do przodu. O, tak jest bieg. No i spuszczasz do siebie i do góry. Do siebie? Do siebie? Aha. Okay. Do góry, no i gazu. Sobie siedzą, pilnują chałupy, a my ruszamy w dziką przygodę. No zobaczymy. Oj, będzie ciekawie. No pewnie tak, no wiesz, no jak wszystko na pierwsze nauki. Trochę trzymaj się prawej strony. Ja tutaj widzę pusto, tam też pusto. Jeszcze ciągnij do przodu i kręć już maksymalnie. I powoli się prostuj. Żeby wyjechać. Przeszło. No i dobrze. Ale tyłem tutaj wjechać to też... Nie, jak tutaj tyłem nie wjeżdżam. Tutaj tyłem nie? Przodem wjeżdżam i kręcę na tej... na gospodarstwie. Dobra. Wyjechane jest. Zaraz zobaczymy później, co będzie na rondach. I na wszystkim innym. No. Bo czym zdawałeś? Czym jeździłeś? TAF-em zdawałem, tandemem, no. Ale jeździłem raz manem, ciągnikiem z naczepą. I zdał wszystko za pierwszym razem. I tutaj też prosto? Też prosto jeździ. No, jak że za bardzo, nie musiałem nic prawie że tłumaczyć. Wie, jakie są zasady, że trzeba wyciągnąć się, co nie? No tak, tak. No. Coś trochę pamiętam z tych egzaminów. Ale żwawiej, nie bój się. Trzeba po prostu to pokonać w miarę możliwości, bo wiesz, jak będą za tobą jechać, to będą się wkurzać, będą trąbić, krzyczeć na radiu. Na razie radio mamy wyłączone. Na szczęście niedziela. No, więc na razie spoko, no. W razie to wiadomo, każdy się na początku stresuje. Jak tam stresik jest? No minimalnie tak, bo jednak to są jednak gabaryty, to nie jest osobówka. No tak, no i poza tym, kurczę, no to już jedziesz tak powiedzmy samodzielnie, tak? No tak, nie ma instruktora, no. Ale jednak... Ale jestem ja! No tak. Takim małym instruktorem, no ale teraz to bardziej łapiesz technikę sam. No tak, tak. No. Trzeba bardziej obserwować więcej. No, będę obserwować, jeżeli coś będzie nie tak, będę coś mówić. Ale no mówię, żwawiej, bo na razie to tak... W takim zawodzie jak na kontenerach, powiedzmy, no byś miał ciężko, byś nigdzie nie zdążył. Aż tak? No wiesz, no. No wiadomo, no w transporcie no to trzeba gonić.
Tak, tak, żeby zdążyć na awizację, bo awizacja jest rzecz święta. W niektórych przypadkach. Bo niektóre przypadki to są takie, że kurde. Najlepiej jak dzisiaj ładujesz, to jeszcze dzisiaj bądź. No, w Hamburgu. No. Ale nie, no, Hamburg jest zamknięty od 6 rano, ale już ustawiono mam awizację na 12. Więc spoko. O, jeszcze nam czarny kot przeszedł drogę. Skurnął. Ale chyba nie wierzysz w te zabobony. No nie, nie. Na szczęście no nie. No i dobrze. Ale słyszałem, że niektórzy zawracają wtedy. Albo zatrzymują się i czekają, aż ktoś go wyprzedzi. No to tak. To ja to dobrze. Słyszałem. Dobra, póki co. Na razie pierwsze kilometry pokonujemy. Spoko. My już właśnie dojechaliśmy na granicę. Do cyrku. Żeby odprawić kontener. O, na szczęście zapomniałem o tym, żeby był ticket. Dobrze, że znalazłem jakiś tam numer, które tam panie robią, tikety. I mówi, panie, pan miał być w poniedziałek rano. A ja mówię, kurde, a da się, czy się nie da zrobić? O której pan będzie? O 20. No i po 5 minutach dostałem tiketa. Dobra. Pogoda jest po chuju, że to powiedzmy. A idziemy. Bodian chce być ciekawy, a to im pokażę co jak. Więc idziemy. Kurde, nie sądziłem, że aż tak szybko nam pójdzie, co nie? No, parę minut tak naprawdę. Kurde, tak naprawdę to 2 minuty staliśmy, kurde, przy okienku. I wszystko elegancko, więc jedziemy dalej. Teraz moja zmiana, szykta. Trochę przejadę kilometrów. Tak, żeby potem miał Adrian 4,5 do Hamburga. I potem laba. Oj. Kurde, ciało mi samochód. Nie dało rady. No. Masakra. Masakra. No nic. Dobra, zbieramy się i jedziemy. Siemanko. No już po pierwszej nocy wspólnej. Pora na śniadanie. Jak się spało, Adrianie? No dobrze, ciepło właśnie. Ciepło? No, myślałem, że będzie chłodniej, ale jednak wyposter robi swoje. Wiesz, to jeszcze na górze, to ty wiesz, to ciepło no, idzie do góry. Do góry jeszcze. No, więc tak o, na razie póki co będziemy coś kosztować, każdy swoje coś. No to i oczywiście z rana mnie obudził spedytor. Mówi, 3 w nocy, Jarosław w środę. 3 nad ranem. Mówię, okej, już byłem tak zaspany, nie pomyślałem nic. Ale no cóż. Mógłby chociaż jakąś inną godzinę. Raczej jakąś poranną, albo wieczorną, żeby pójść potem spać. A tu kurde, 3 nad raną. Nad raną. O jest, masakra. Masakra. Jeszcze mamy ile? O, godzina 15. Pauzy. I będziemy ruszać. A kurde, jak się nagrzał ten skurnął. Tu sobie położę powierzchnię. Tam jest tak nierówno. Mało tej płaskiej powierzchni naprawdę troszeczkę utrudnia. Ale do przeżycia. Dobra. Zjemy. I potem kurczę. Trzeba parę rzeczy powiedzieć. Adrianowi. Jak się z agregatem obchodzić? Bo jeszcze muszę ustawić go tego. Temperaturę, bo jeszcze nie ustawiałem. No, dobra. Do później. Dobra, zaczynamy pokazywanie. Więc wejdź tutaj sobie. Będziesz miał ciężko. Tu masz stopki, tam się złapiesz. Ogólnie tu masz przewód doprowadzający prąd, no nie? Wiesz, tam będziesz miał gniazdko. Weź te gniazdko, podłącz tam do naczepy. Spójrz teraz z drugiej strony. Jest specjalnie tam. Nie bój się i no nie, no i trzeba to przykręcić. O, że, bo podczas jazdy może wypaść. A, no to zeskocz tutaj. I tu masz cały układ sterujący tej. Tego agregatu, że
otwieramy. Tu jest główny zasilacz, to ten włącznik główny. Będziemy czekać, aż wszystkie diodki zgaszą, no nie? I o, i zapalamy. I zaraz się zapali. I teraz chodź znowu na górę, pójdziemy sobie. Bo tutaj się zaraz wszystko uruchomi. Ogólnie w tym karierze jest tak, że tutaj masz włącznik główny, no nie? Jest 0 na 1. Na 1 wejdzie. Trzeba trochę poczekać, aż się to wszystko załączy. Znając życie, będzie na pewno ustawione na minus 22,5. No, no jest. To mamy ustawioną temperaturę, jaka ma być. A to jest, jaka jest w chłodni. I żeby ustawić, akurat w tym przypadku, to masz tutaj góra-dół, no nie? Więc jak idziemy na większe stopnie, to musimy do góry. Bo my mamy do ustawienia na 16 stopni. I enter. I to jest wszystko. Czyli proste. Czyli jest proste, no. Czyli jest proste. No dobra, no tutaj niby pokazuje teraz 16 stopni. Nie, no jest dobrze. To teraz... wyłączę go. Bo po co chodzić? Się klika tutaj czerwony, no nie? I potem znowu główne zasilanie trzeba wyłączyć tym zielonym, tak? To jest akurat ten. Taki typ agregatu. Pamiętasz, jak się z filmów, jak się otwiera, odbezpiecza się kontener? Kontener? No, jak się odbezpiecza. No, masz tutaj zaryglowany, no nie? No. O. Jest jakieś zabezpieczenie. O, brawo. To do góry w ogóle podnosisz, wyciągasz. O. I żeby... tutaj jest właśnie ten wycięcie, że no, przy złożeniu dochodzisz dotąd. A, żeby nie przeszkadzało. I tutaj i wkładasz wtedy ten rygiel zabezpieczający. I o. I tak jest odbezpieczony, no nie? Taka sama zasada jest właśnie zabezpieczenia, no nie? Cyk. Cyk. I chcę trafić, o. I tyle. A są jeszcze inne typy, że tu jest cała belka, no nie? Nie ma takich, kurde, bo tutaj tak. Bo tu masz system na 20, jakbyś chciał załadować dwie 20 na przykład. No. Więc to się zdejmuje, nakłada się, znaczy to się tutaj całe odbezpiecza. To się kładzie. I wtedy też się zabezpiecza, żeby tutaj chyba wszedł ten rygiel, coś takiego, już nie kojarzę. I wtedy tu masz na 20, ale trzeba by wtedy te odboje ściągnąć, no nie? No, ale to jak... kurde, no, może jak będzie na pusto i nie będzie kontenera, to wtedy to ci pokażę, jak to się ogólnie ten... No, ale tylna sprawa to już jest prosta, banalna chyba, co? Kojarzysz? Nie pamiętam. Nie pamiętasz? Nie bardzo właśnie. Ale co, to jest skręcenie chyba tylko tego. No tak. No co, pewnie to trzeba... do góry. I w bok. I patrz, tutaj tak w bok się... o. W bok i jest tak, powiedzmy, w ten sposób. No i kręcisz, kręcisz, kręcisz. Bo zobacz, bo tu masz grzybek, no nie? O. No i ten grzybek musisz teraz podnieść, ten cały... cały do góry. I przekręca, żeby o, było w postaci takiej. I już masz odbezpieczony. Tylko tyle? Tylko tyle. A, rzeczywiście, no tak. No nic im więcej, no nie? No. Więc zobacz, to co trzyma kontener? Taki mały grzybek, no, no nie? To mało. Centymetr może? Nie wiem, czy tak centymetr to może... No z jednej strony więcej, z drugiej mniej, no ale... nie, no, 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 ale jakoś to wiesz. Ale nie dużo. Nie dużo, ale jakoś to trzyma, tak? Więc to jest taka cała filozofia, kurde, zabezpieczenia kontenera, no nie? Śmieszne. Śmieszne. Już nie raz wam pokazywałem, co i jak. O. No i już mamy zabezpieczony kontener. Tak samo z tą przednią zasuwą, tak jak i tutaj z narzuceniem grzybka. Więc to jest, kurde, tylko tyle. Więc tyle z mojej nauki. No bo tu jeszcze mamy, wiesz, systemy. Tu jest na 20 z tyłu i 20 z przodu, tak? Aha. Tylko, że wtedy ta akurat naczepa jest takiego typu, że trzeba akurat manewrować tylnym wysuwem, tak? Żeby były na dwie 20. Też się ściąga ją na przykład do samego końca, czyli do osi. Aha. I wtedy 20 solo i jedną 20 zabezpieczasz tutaj, no nie?
No, więc są, wiesz, to trzeba pomyśleć, gdzie co ułożyć, ile dwudziestka ma, powiedzmy, długości. Niektórzy to wiem, że robili, wiesz co robili? Stawali tutaj, gdzie mieli ten i stopy. Ile tam stop było? Tam 3, 4, 5, no nie, tam 20, ileś tam stop. I patrzyli, no jak na przykład się zatrzymał. Dobra, teraz źle pokazałem, że tak jak tam. Nie, dobra. To tutaj by ci wyszło, że musisz to cofnąć o tam parę centymetrów do tyłu, no nie? No tak, ten wysuw. No. Gdzie tam z drugiej strony jest korbka i się kręci, tak? Nie, no to wielką to akurat niestety ma tak, że trzeba korbkę mieć. Niektóre to mają na powietrze, na tego siłownik pneumatyczny. No, to tutaj nic nie robisz, tylko kurde, klikasz pik, 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 pik. Się wysuwa albo się wciąga. Przy załadunku jeszcze wtedy można sobie wyregulować, czy już nie bardzo? Nie, nie, to już trzeba wyregulować przed załadunkiem, niestety. No. Tyle. Proste chyba. No, o, ostatnio to. Dobra, zejdźmy, bo przecież zaraz przejedzie nas. Uciekł. No dobra, no jeszcze mamy pewnie tak z pół godziny. Poczekamy te pół godziny i będziemy jechać, no. I tyle. Pokażemy tobie po. O, warto zobaczyć. Inaczej wygląda na tego, na żywo, niż kurde, powiedzmy, z filmów. No, robi lepsze wrażenie, naprawdę. Robi lepsze wrażenie, no ale to zaraz. Jeszcze musimy pójść opłacić ten parking. No, 14 euro, czy 12 euro. Ale w tym mamy do wykorzystania, poczekaj, 7 euro? Chyba tak. Sporo. No jest co no. Tam. Może tam, no wiesz, do jedzenia to masz bułki. Rozciągnąć się przed długą jazdą. No nie wiem, zobaczymy, czy dojedziemy do końca, do Jarosławia. No mówię, to tak z 15 godzin, no nie? No to kurde, wiesz, no to nad ranem zatrzymamy się, no nie? Więc, no nie kurde, będzie lekko. No nie. Ale wiadomo, jak to jest. No zobaczymy, może kurde, na pauzę pojedziemy normalnie, albo na ten, bo... Dał rady. O 3 rano tutaj przyjechaliśmy. Praktycznie całą drogę jechał. Tylko ja tam ile? Z 2 godziny przejechałem. Od granicy. No. Do Berlina. No tak, w korku. Korek był. No, byliśmy, jechaliśmy do cyrku, na odprawę. To praktycznie, ile tam, może 2 km tylko korka było? A tylko byliśmy tak, na odprawie. Nam zajęło tam 15-20 minut z tymi wirażami. I już, kurde, korek do CPN-u, czyli już było 5 km korka, no nie? Co się oczywiście zrobiło? Rozładowała mi się bateria. Głupia bateria. No nic, no już jesteśmy na Eurogate'cie. Zaraz idziemy wyrobić tobie kartę. Kiro, tak, kartę. Tylko wiesz co, weź, masz dowód osobisty? Mam, no. Masz przy sobie, dobra. To zaraz ci dam tą. Masz tą. Świeżą, nową. Ja wezmę starą kamizelkę. Może zgasić silnik. Zaraz idziemy właśnie się meldować, wyrobimy kartę. Jeszcze dokumencik na zrzucenie. Moja karta portowa. To nie ta. Szukamy, losujemy. Losu, 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 losu. Jest. Wiesz, kluczyki, idziemy. Wszystko załatwione, karta jest. Jest. Co ciężko tak bez języka, co? No ciężko jednak. Jeszcze jak tutaj tak, to gościu właśnie szybko mówi, no. To ciężko byłoby się na translatorze dogadać. No. Ale no cóż, karta jest. Jest. Najważniejsze. Chłopak ma, może już się cieszyć jazdą po portach. No. Dobra, no. Odpalamy, jedziemy na brameczki, zrzucamy i będziemy jechać właśnie do Progeco. Tutaj w prawo jedziemy? Tak, tak jak tamte jadą, no. Tak tamte. Znowu mówię ci, z wskazami to tak na bakier, kurde, tak pokazujesz wszystkim. Weź kolejne... Piątkę? Tak, na piątkę wjedź, no. Tutaj też masz piącego policjanta, więc też trzeba wolno. No,
I co? I pójdziesz, wyjdziesz, żeby wziąć papier. Aha. No. Ale do której? A, tutaj, do tej. Tutaj, tak. Wyjdziesz tutaj na tył kontenera, ten koleś będzie ci opisywać kontener. Opiszę kontener i da ci papier. I powie albo Führer 1, albo Führer 4. A ja to i tak zobaczę na papierze, nie ma problemu. Jak nie będziesz pamiętać, tylko nie dziw się, że będzie what? Co on ci mówi, no nie? No. Jedź jeszcze. Więc mówię, jak ci powie albo Führer 1, albo Führer 4, nie przejmuj się, bierz papier i przychodź. Dobra, i musi zgasić silnik, bo to jest moto aus, czyli wyłączyć silnik. No i proszę, i teraz idź do pana po papier. Po papier. Interchange, tak zwany. No, niech się uczy. Wszystko mu pokażę, co i jak, więc spoko loko. Zaczynamy będzie z moim nowym kierowcą. Ogarnie. Chyba, że też z nim pojadę teraz. Też tak może być, ale zobaczymy. Dobra. Niech przyniesie papier i na pewno będzie Führer 1. No już. Papier zaraz będzie, już podniesiony chyba szlaban, czyli już drukuje. No i świetnie. Pobrać, wyjechać i dojechać. Najlepiej by było. Ale zacznę. No i masz pierwszy kontener złożony. Udało się. Udało się. No. A co ma się nie udać? Wszystko się uda. Przecież kurde, tutaj wiesz. Tutaj nic strasznego nie ma, co? No. Tylko odbezpieczasz, idziesz do komputerka, odhaczasz się i dziękuję, do widzenia. Nie? I potem czekasz za wózeczkiem. Dobra, jedź. I co, w lewo czy w lewo? W lewo. Tak jak tutaj przyjechałeś, tak wyjeżdżasz, no nie? Nie bój się, bądź tutaj królem. Pchaj się, żeby kurde wiesz. Żeby nie stać. Bo wtedy jak zobaczą, że jesteś pizda, to cię będą ruchać jak. I co, tu w prawo? W prawo, tak. Tutaj przyjechałeś. Żwawo. Nie przejmuj się. Nawet, że będzie słychać. No, ale szkoda trochę samochodu. Oj, co by Seba wtedy powiedział? O, by było. Kurwa, moja naczepa. Dobra. Śmiechu. Dobra, jedziemy do tego, do Progeco. Załadować chłodnie, sprawdzić ją tym razem. I jedziemy dalej. Trzeba by jeszcze myśleć na jakimś obiadem, co? Po która jest? 13:10. No, to wyjedziemy z Hamburga. Jakiś obiad się zrobi. I tyle, no nie? Coś by się przydało. Przydałoby się, na taką długą trasę. No. Powiedz, jakie wrażenie, jak się wjeżdża na ten cały most. No, całkiem, robi wrażenie, no nie? Całkiem wysoko tutaj jest. No, bo to na żywo o wiele wyżej jest, no nie? No. Nie oddaję to wszystko, co tutaj nagrywam dla was, moi kochani widzowie. Ale sam Adrian może powiedzieć, że robi robotę. No, takiego na żywo jeszcze nie widziałem. No, to jest najwyższy punkt w porcie, w Hamburgu. Nie wiem, ile to ma, 100 metrów? Około 100 metrów chyba. Czy 50? Nie, 100 metrów to może przesadziłem, ale na pewno ponad 50 jest. No przecież te statki muszą, kurde, przepłynąć, no nie? Nie wiem, gdzieś tam, kurde, kiedyś patrzymy, ale wiem, że jest, kurde, w chuj wysoko. No. Dzień dobry wam wszystkim. Witamy w kolejnym dniu. Siemano. Zaczynamy z kąt wrocławskich. Tak wczoraj się nic nie działo, tylko jazda. Ale ja praktycznie non stop jechał. I ten... trochę nam się pospało. Ogólnie zamiast 9 godzin to zrobiliśmy 10,5 godziny. Tak zaspani byliśmy, Boże. Wykąpani wczoraj. I ruszamy dalej. Na Jarosław. Robią nam się młotki. No a jeszcze minutkę poczekamy. Tak dla kontroli, inspekcji transportu.
No. I mamy jednak sobie przełożyliśmy w środę rano, nie nad ranem, tylko rano, na 6 rano załadunek. Bo tak miał jeszcze na 10 chyba, a mówię, nie, to będzie za późno. 6 to może być akurat. Zanim nas załadują, to akurat będzie pewnie celnicy będą raczej w celnicy, agencja celna będzie otwarta, więc na bieżąco byśmy szli. Z marszu, o, no, z marszu byśmy szli. No i dobra, co, możemy ruszać? No to ruszaj, Boże, spuszczaj ręcznik, dawaj bieg i jedziemy. Kurczę, trzeba pokonywać. Samo się przełączy? Tak, a nie za dużo, nie za wysoko masz tą kierownicę? A, rzeczywiście. To tak. No, no, nie wjeżdżamy, prawo wolno. Nas trochę tutaj budzili, bo tutaj taki, kurde, tu są wertepy. Jak zaczęli jechać ostro, to tam trochę nas budziło. Co nie? No, trochę tak. No, raz jeden taki był romot, że dosłownie aż wstałem. Ale to nie wiem, która to była godzina, ale wiem, że się przebudziłem. O! O! To jak i my też walimy bardzo. Wiesz gdzie? No w prawo lecimy. Później w prawo. W prawo? Jakie w prawo? Nie, no tutaj w lewo. No. No tutaj w lewo, tak. No masz miarę... Czekaj, osobówka jakaś jedzie. Jeszcze też jadą. No skręca, drugi też będzie skręcać. Pędź. Tak. Pędź, pędź. Na znaki patrzysz? Jedziemy na Wrocław. A, na Wrocław. No. Jak się stawało, że stąd przyjeżdżaliśmy? Nie, no stąd przyjechaliśmy. Tutaj masz wjazd. A, tu. No. O kurde, jeszcze jakieś coś, jakieś mamy. No dobra, no jedź. Jedź. Pewnie kurde jakiś mały zator albo coś, kurde, jak to z rana na Wrocław coś, zawsze coś. Jest niemożliwe, że praktycznie codziennie zawsze jest coś. Ale mamy czas na podwójnej, żebyśmy tylko stanęli o 21 i będzie dobrze. Wejdź na lewy, wejdź po tego i jeszcze raz na lewy, tam idziemy. Dobra, idziemy prosto, prosto, prosto. Nie będziemy fisiować, nie będziemy iść, no na zakazie. No to sobie poszedł. A, to ten zakaz jest jeszcze? No tak, zakaz, zakaz. Tu cała praktycznie czwórka jest na zakazie. Niestety, niestety, tak to porobili. Dobra, muszę sprawdzić, co się ogólnie dzieje tutaj na drodze. Jak to jest daleko, co to jest, co to tutaj jest. Łocie, panie. No, z 3 km. Jakieś zdarzenie. No. Nieźle, a potem. Potem jest kurde całkiem normalnie. No. W Krakowie troszeczkę jakiś mały zatorek. Ale potem Rzeszów, Jarosław. Ale tam zanim dojedziemy, to jeszcze trochę minie czasu. No, bo tak z 5 godzin liczę, na podwójną, czyli bez pauzy. Ja to tylko jestem gość. W niedzielę jechałem półtorej godziny, czy 2 godziny. Wczoraj sobie półtorej godziny pojechałem, no. No jestem jak gość. Się wynudzę. Ale powiem wam, że to jest bardziej męczące siedzenie tutaj, niż prowadzenie. Masakra. Systemy powyłączam, przecież on będzie kurde drzeć się jak nie wiem. No, jest bardziej męczące to siedzenie z boku. Ale no cóż, muszę dopilnować wszystkiego. Chociaż naprawdę powiem wam szczerze, że bardzo dobrze sobie daję radę. Jak na pierwsze jazdy ogólnie, po zdaniu prawa jazdy. No tak, tak. No,
jedzie jak szalony, mówię trochę prędzej i kurde idziesz 90 na zakrętach, przejdź. Ale te zakręty to jednak bez doświadczenia to tak ciężko. Nie no, śmieję się, ale kurde naprawdę. Ale później no to pewnie tak. Powiem tak, no w przyszłym tygodniu to prawdopodobnie będę mógł sobie poleżeć, sobie pospać sobie, niech sobie jedzie, kurde pan. Ale na razie póki co siedzimy i patrzymy, obserwujemy, badamy, jak się zachowuje. No, więc na razie póki co staramy się jechać. Na razie nam nie dają. No nie, stoją, trzeba czekać. No niestety, niestety, trzeba poczekać. Swoje trzeba czekać czasami, no. Dobra, włączymy się później, co nie? No tak. No. No, już po obfitym obiedzie. Czasem Adrian zmywa, a ja idę po jakąś kawę. Się przyda? Już w sumie jesteśmy, gdzie my jesteśmy? Tarnów? Tarnów. No. Jeszcze chwila pauzy. Nie wiem, czy będę ja jechać, czy Adrian. Ktoś pojedzie. No. Na razie, kurde. Kawka. Jeszcze z półtorej godziny jazdy mamy do Jarosławia. Jak tam? Umyte? Już umyte. Tak szybko? Co? No kurde, na dwa ekspresy, no to wiesz. Ekspres to ekspres. To trzymaj. Co? Ja mam jechać? No tak. Okej. Szef Funcio. Może ja mogę. Szef Funcio będzie jechać. Mogę się i przejechać. Jednak Adrian jedzie. Jeszcze 2 minuty pauzy, 45. I będziemy jechać. Mówisz, że ci się nie zrezygnujesz z zawodu. Nie, póki tak, co. Tak szybko nie. Tak póki co nie. Mówi, a jak chcesz to możesz jechać. Ja mówię, jak chcesz to ty też możesz jechać. A ty niezdecydowanie jesteś. Ja mówię, ty. Jeździ, to ci się znudzi. Nie. No, więc dobra. Możesz odpalić, żebyś chodził sobie. To będzie ten. Załączy się pewnie ten. O, jeszcze minuta. No i dobra. Jarosław wita. Za półtorej godziny. Dla was to będzie tylko taki ułamek sekundy. No dobra. Nie bój się. Chodzi. Działa. Najważniejsze, że działa. Póki co, kurde, ładna pogoda nam się tutaj zapowiada. Jestem w ciężkim szoku. To dobrze, bo wiecie, a nie mówiłem, bo ogólnie umyliśmy auto, no. Wczoraj, no. Mówię, kurde, nie ma bata, trzeba umyć samochód. Już wyglądał jak... Raczej tu bardziej kolor brązowy niż biały, no nie? No tak, taki szary trochę jest. Ale jednak owady robią swoje. No, wszystko robi. Błoto, nie błoto, wszystko. Dobra, już ileś masz? 4-5. Dobra. Poczekamy jeszcze minutkę, jedziemy.